Jej budowa rozpoczęła się 137 lat temu. 20 lat temu byłem w Sagrada Familii. No, ale w końcu jest oficjalna zgoda na dokończenie budowy Sagrady Familii w Barcelonie. Władze miasta udzieliły zezwolenie na pracę. A wiecie, zginął Gaudi? Roku. Wpadł po tramwaj. Twierdzą, że to wystarczający czas o, ale na dokończenie głównych wież kościoła. Budowę bazyliki Sagrada Familia rozpoczęto w 1882 roku. 3 lata później złożono wniosek o pozwolenie na budowę, ale nie ma żadnych zapisów dotyczących tego, czy takie pozwolenie zostało wydane. Mimo to prace budowlane wciąż trwały. Według najnowszych planów świątynia ma zostać ukończona za 7 lat, w setną rocznicę śmierci jej architekta Antoniego Gaudiego. Gaudi, Sagrada Familia. A w serwisie jeszcze druga edycja Wodecki Twist Festival w krakowskim... Pszczółka Maja, nie? ...odbył się wyjątkowy koncert Chwytaj Dzień. Na scenie Chwytaj Dzień. Przed 2 laty artyście Chwytaj chwilę. Największe gwiazdy muzyki. Wśród nich Dawid Podsiadło, Igor Herbut, Monika Wrotka czy Alicja Majewska. Chwytaj dzień.